Zapomnieć o sobie, aby całkowicie oddać się Bożej miłości. Ten wzór prawdziwego powołania wskazał papież, przypominając postać świętej Franciszki Xawery Cabrini. Ojciec Święty spotkał się z siostrami założonego przez nią zgromadzenia misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego. Okazją było zakończenie obchodów stulecia śmierci założycielki. Ta włoska święta pragnęła udać się na Daleki Wschód, do Chin, aby tam głosić Ewangelię. Papież Leon XIII zmienił jej jednak kierunek. Nie na wschód, siostro Cabrini, ale na zachód. Posłuchała, a jej przykład służby migrantom jest i dziś aktualny, powiedział Franciszek. Jej charyzmat jest dziś nadzwyczaj aktualny. Migranci potrzebują oczywiście dobrych praw, programów rozwojowych, odpowiedniej organizacji, ale zawsze i to w pierwszym rzędzie potrzebują także miłości, przyjaźni, ludzkiej bliskości, tego, by ich wysłuchano, dostrzeżono, wsparto. Potrzebują Boga, którego spotkają w bezinteresownej miłości kobiety z sercem oddanym Bogu, będącej im siostrą i matką. Niech Pan stale odnawia w Was to uważne i miłosierne spojrzenie na biednych, którzy żyją w naszych miastach i w naszych krajach. Papież wskazał też na potrzebę wiary zdolnej do zrozumienia chwili łaski, jaką się przeżywa. Mamy postępować jak święta Franciszka, rozumieć znaki naszych czasów, odczytywać je w świetle Słowa Bożego i żyć nimi, dając odpowiedź, która dotrze do serca każdego człowieka.